Nazywamy się Smirodon, gramy heavy metal, nie chyba. Może hard rock, może taki lekki heavy metal, można powiedzieć, taka traszyk, może metalika z downem. Lekki hard heavy metal. Traszyk taki? Traszyk, nie. No. Tak. Chyba klasyczna konstrukcja rockowa po prostu. Taki. To jest frontman z perkusją, później długo nic, trzy gitary i bas. Będziemy jak Phil. Collins. Jesteśmy Smirodon i gramy rock'n'rolla. Nie zawsze sala jest dostępna. Przy okazji polecamy wszystkim salę prób usłówki na Oliwie. Zapraszamy. Właśnie tu jesteśmy. Serdecznie. Fantastyczna obsługa. Będziemy mieć rabat, powiemy. Chcemy zarabiać na tym, co robimy, tak? Zrobimy 1200 zł, to rzucamy pracę i gramy, tak? Po całej Polsce nawet. No po prostu wtedy będziemy zarabiać to, co zarabiamy, a będziemy robić przynajmniej to, co mówimy. Tak byśmy chcieli. Suko, śpiewamy Suko, tam jest S-U-K-O. Smutny, uniwersalny kawałek ordynarny. Tak jest. Wiadomo, no just like that. Piosenka powstała na kanwie zupy chmielowej, więc no nie było innego wyjścia. Czy jakieś narkotyki? Nie. Ja tak. Ale nigdy nie chcieliśmy krzyczeć Suko, żeby to znaczyło nie. Suko, tylko właśnie to taki skrót jest. Koncepcja jest właśnie wręcz żartobliwa. No, ten tekst jest taki przewrotny, przesadzony do tej muzyki, tak? No, wieje patosem jakimś takim, a to jest właśnie zupełnie nie tak. Żart. Tak? Nudy. Mamy parę kawałków, które wydają się trochę bluesowe i się nudzimy przy nich i musimy grać. Znaczy inaczej, nam się dobrze je gra, tylko na koncercie... To nie jest ta energia po prostu. No. Trochę usypiające są. Krzysiek nie pamięta koncertów na przykład? Tak, ja koncerty oglądam na wideo. Ale ze stresu, nie żeby coś. Tak, po prostu bardzo to przeżywam wewnętrznie. Oglądam je potem na wideo i dopiero z wideo dowiaduję się tak naprawdę, co tam się działo. 12 jasnych pełnych. Pizza. Puff. Pizza. I na scenę. Ja przeważnie stroję bas, nie? To jest taki rytm. Nie wiedzieliście. Tak, wiedzieli każdą to. Ty patrz, nie powiedzieli nam tego. Trzeba stroić? Przybiliśmy sobie piątkę z Kazikiem na przykład ostatnio, a tam zamieniliśmy kilka słów. Kurde, Kamil, pozdrawiamy cię Kamil. Kamil Bednarek przybił nam piątkę i mamy z nim zdjęcie na fejsiku. Wspaniali ludzie. Powrócą na pewno. Nie, czwartek. Już. Czwartek powrócą. Szukamy też ludzi, z którymi moglibyśmy grać. Jakieś takie projekty łączne. Także staramy się grać. No chcemy wyjść trochę, pograć sobie do ludzi i no przede wszystkim to demo. Chcemy nagrać demo w profesjonalnym studio. Bo na razie te nagrania mamy takiej kiepskiej jakości. Jeżeli nagramy, to chyba wszystko ruszy jak po równi pochyłej. I będę nas zapraszać na koncert.